Cześć, witam Cię w następnym, nienumerowanym odcinku podcastu Medycyna Integracyjna i dzisiaj jestem z gościem, z Asią, Asią Podgórską. Witam, przesunę się, żeby nie było. <grym> witam serdecznie Was i cieszę się strasznie, Maciek, że w końcu się mogliśmy zobaczyć, bo tak. znamy się już trochę i sobie wymieniamy nasze neurociekawostki, ale pierwszy raz mogliśmy normalnie na żywo pogadać, więc bardzo się cieszę, że się udało. Dokładnie powiedziałeś to, co miałem teraz powiedzieć. <grym> no widzisz, więc... <grym> Idealnie się złożyło. Okej, okay. więc y, z, tak w, w, y, co do jakby samego wyjaśnienia, dlaczego my się teraz tutaj widzimy, mhm. bo zajmujemy się w ogóle in, różnymi rzeczami. I nawet jeszcze chwilę y, zanim odpaliliśmy y, kamerę, y, trochę w trakcie rozmowy doszliśmy do takiego wniosku, że my nawet jak rozmawiamy o fizjologii, mhm. to często w jakby zupełnie innych dziedzinach. Jaden, tak, ja kompletnie nie wiem, o czym ty mówisz. A... a ja też nie wiem, o czym ty mówisz. Tutaj rzuciłaś dzisiaj takie jedno fajne słowo, które mam nadzieję, że się jeszcze dzisiaj pojawi. Fosforylacja. Tak. Brzmi dla mnie absolutnie magicznie. I właściwie to też dlatego właśnie chciałem, żebyśmy się spotkali i troszeczkę na ten temat porozmawiali, bo chciałem trochę odczarować neurofizjologię. Mm -hmm. Dlatego, że prawdopodobnie Teraz, jeśli. Tak, mówię do ciebie, do, do osoby, która nas teraz słucha. Jeśli nas słuchasz, to jest statystycznie duże prawdopodobieństwo, że jesteś fizjoterapeutą albo jakimś terapeutą, który pracuje z ludzkim ciałem, tak? Więc yy, ja zawsze, jak gdzieś poruszam temat neuro na szkoleniach, yy, które też prowadzę. I się tam tylko, do, dojdziemy w ogóle do neurofizjologii i pytam jak tam w ogóle, mhm. jak się czujesz w neurofizjologii i jak ten przedmiot. No i tutaj generalnie wszyscy mają jakąś taką zbiorową traumę w, w tym przedmiocie. I tak jak Ci mówiłem już tutaj też wcześniej, to jest chyba troszeczkę związane z tym, że my często nie bardzo wiemy do czego to służy. Mhm. Bo jak uczymy się narządu ruchu, no to dla fizjoterapeuty to jest kapitalne tutaj mięsień ścięgno, można to sobie po prostu zbadać, palpacyjnie dotknąć, można nawet mieć pewne wyobrażenie o tym, że ja na to wpływam, naprawiam to, a jeśli chodzi tak, o, o układ nerwowy, no to jeszcze ten obwodowy, jak cię mogę, bo niektóre nerwy można sobie gdzieś tam paluszki włożyć i, i wymacać te kabelki, no ale mózg to jest abstrakcja. Mhm. Tak, i w ogóle jest abstrakcja, jest jakby Pojęcie, o którym możemy mówić, znaczy mhm. w ogóle, wiesz, zakres to jest, wiesz, pewnie moglibyśmy gadać trzy godziny, bo ja, jak wiesz, i nie wiem, czy słuchacze, może mnie nie znają, prawdopodobnie może tak być, bo to inna branża, jakby. Jestem biologiem molekularnym i gdzieś tam przez całe to swoje życie naukowe dubałam w komórkach. Mhm. Ale teraz to, co się dzieje w ogóle w jakimś takim moim podejściu do neuronauki, to jest szukanie tej funkcjonalności, czyli też chyba to, o czym Ty chcesz powiedzieć, więc wiemy jak sobie tam gdzieś tam te neurony działają, one są rzeczywiście mocno upakowane w głowie, nie widzimy tego, więc też chyba trochę tak jest, że co, co nie jest takie empiryczne i doświadczalne, no też trudniej nam jakoś się to wszystko się przyswaja, okazuje mhm. się, że Zaczynając od tego, co się dzieje na poziomie molekularnym, komórkowym, jakiejś interakcji pomiędzy komórkami nerwowymi, określonymi strukturami, jest tak bardzo mocno widoczne wiesz, w naszym zachowaniu, w poczuciu ciała, w tym, jak się ruszamy, nawet myślę, że w waszej tutaj branży fizjoterapeutycznej, też fajnie jest tą wiedzę mieć. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, nazwę to taką może stygmatyzacją czy czymś mhm. takim, że po prostu boimy się neuro i boimy się biochemii. Mam takie poczucie, bo sama prowadziłam też zajęcia z biochemii dla studentów medycyny czy gdzieś tam coś w kontekście neurobiologii i wydaje mi się, że to są przedmioty, które trzeba powoli jakoś tam wdrażać, żeby zrozumieć, jak bardzo mocne, nazwę tutaj holistycznie, mhm. ma to znaczenie, wiesz, we wszystkich tak naprawdę dziedzinach związanych z medycyną, z ruchem, no po prostu z wszystkim, nie? Więc mhm. Przykro mi jest, że, że ludzie tego nie lubią, natomiast wydaje mi się i chyba Macie też masz takie wrażenie, też macie przecież jesteś neurofrikiem i wszystko jest neuro-neuro, Ludzie chcą uczyć się o tym mózgu i wydaje mi się, że rozumiemy, że od tego wszystko zależy, po prostu we wszystkim. Tak jest. Więc jakby widzę, że ten jakby trend zainteresowania w ogóle mhm. tematem jest, jest fajny. Prawdopodobnie też dlatego, że wiemy troszeczkę więcej, jak bardzo my jesteśmy w stanie w sposób możliwie bezpośredni wpływać. Na, na ten układ. Mm -hmm. I on się właśnie przestaje być czymś takim zamkniętym tylko w tej puszce czaszki. Oczy, oczy. Ostatnio właśnie Aha. też o tym pisałam, tylko właśnie fascynujący e, profesor ze Stanforda, którego mm -hmm. ostatnio polecam, w ogóle Andrew Haberman, Huberman mm Huberman się pisze, prowadzi swój mm -hmm. Huberman Lab na Instagramie. Dla mnie jest fascynującą osobą i właśnie nie dość, że opowiada o tym, jak możemy wpływać na swój układ przyspółczulny, co w ogóle robi nam oddech z mózgiem, co robi nam medytacja, co robi z nami hipnoza, jaki wpływ ma sen na to, jak funkcjonuje cały nasz mózg i później ogólnie jak się czujemy. To właśnie bardzo fajnie opowiada o narządzie wzroku, ponieważ mm -hmm. też to bada w swojej pracy naukowej. Właśnie tłumaczy, że oczy to jest tak naprawdę jedyna zewnętrzna część mózgu upakowana w czaszce, i jest realnie przedłużeniem mózgu, czyli i taksony, i neurony, tak mocno to, co się dzieje w retinie, czyli w mm -hmm. tęczówce, mm -hmm. jest odpowiedzialne za uczucia w naszym ciele, że dla mnie jest to wiedza kosmiczna. Po prostu okay. odkrywamy teraz dla, jakąś już w ogóle nową biologię. Mm -hmm. I też tylko tak mogę to powiedzieć w kontekście tego Habermana, że polecam w ogóle posłuchać podcastów z jego udziałem. Naprawdę jest to osoba, o którą strasznie się ostatnio jaram, aż mój mąż jest chyba zazdrosny o to, po prostu cały czas go oglądam. W każdym razie jest to gość, który. Jest mi bliski, bo wywodzi się z jakiegoś skate skateboardingowego świadka jakiejś takiej alternatywnej muzyki, długo szukał swojej drogi, nie wiedział kompletnie co ze sobą zrobić, też nie było mu po drodze z nauką, natomiast znalazł zajawkę w postaci neuro i tak się w to wkręcił, moim zdaniem tak szeroko zgłębia ten temat, mhm. że chciałabym po prostu zostawić tutaj jego ślad, bo... Z mojej perspektywy neurobiologicznej wnosi ogrom wiedzy i myślę, że z perspektywy lekarza, fizjoterapeuty, osteopaty również. Po prostu tłumaczy no, takie bardzo pierwotne wiesz, zachowania i rzeczy, o których my kompletnie nie mamy pojęcia. Czyli szukamy skomplikowanych szlaków sygnałowych czy jakichś tam nowych technik oddechowych, a on pokazuje, że powrót do korzeni. Zresztą jak z wszystkim. Nie? Powrót do korzeni w neuro, powrót do korzeni do oddechu i... Jest fascynujący. No tak. Okej, okay. no to ja się przyznam, że szczerze mówiąc go nie znałem, a dopiero y, chyba z Twojej relacji mm -hmm. na Instagramie, nie wiem, parę dni temu, czy, czy nawet nie wiem, czy nie wczoraj. Wczoraj <grym> coś wrzucałam, a Aha. przypomniało mi się o tym, bo y, też tak może trochę niekonwencjonalnie, ale jak ostatnio prowadziłam, prowadzę zajęcia na SWPS-ie ja właśnie z neuroprzekaźnictwa w, mm. w relacji psychosoma, to tak skomplikowanie się nazywa, ale po prostu staram się trochę opowiadać o tym, jak te neuroprzekaźniki wpływają na nasze uczucia w ciele i, i jakby życie emocjonalne. I jako literaturę uzupełniającą właśnie studentom podrzuciłam kilka podcastów z Habermanem, bo uważam, że z żadnej książki nie jesteśmy czasem się nauczyć, nie jesteśmy w stanie nauczyć się tyle, co właśnie z takiego wiesz mm -hmm. podcastu, y, osoby z taką zajawką do neuro. O. A już jak mówisz o tej relacji psychosoma, to to już jest coś, co tym bardziej powinno interesować terapeutę. Tak, który pracuje. Y, w pewnym sensie z ciałem. Ale też no, można powiedzieć, że pracujemy trochę poprzez ciało uh -huh. nie? z jakby całą, całą resztą naszego, naszego organizmu. No um, i właśnie tutaj już mam w głowie kilka różnych rzeczy, o których byśmy mogli, uh, mogli powiedzieć. Trochę też, sobie obiecałem, i, i, i tobie zapowiedziałem, żebyśmy pogadali trochę o, o samym nerwie uh -huh. błędnym. Nie? Dlatego, że to też jest taki. Uh, Ostatnio myślę, że w fizjoterapii nerw, który zyskał bardzo mocno na popularności, chyba jako jedyny nerw czaszkowy jest. Ale taki... chyba wszędzie, bo w neurobiologii no, też. Okej. Okay. Tak, o nim się mówi najbardziej. Znamy też w ogóle jakby w fizjoterapii różne metody stymulacji tego nerwu? Nie? Czy to za pomocą prądu. Można zrobić taką stymulację typu TENS, dosyć prostą, ale też techniki manualne, mhm. jak się gdzieś tam wie, gdzie paluchy w odpowiednie miejsce włożyć, to ten nerf również jesteśmy w stanie po prostu dostymulować. Ale jakie to ma w sumie dla nas znaczenie? Mhm. Może ty byś powiedziała ze swojej perspektywy. Właśnie nie? Fajnie, może pogadamy sobie, bo ja bym chciała z swojej perspektywy. A ja ci zaraz też. opowiem. Wiesz co, moja fascynacja nerwem błędnym gdzieś tam zaczęła się od tego, wiadomo, z biologii, z neurobiologii mhm. wiem, że sobie tak jest, nerw czaszkowy gdzieś tam powiedzmy biegnie i fascynujący był dla mnie z tego powodu, że ja zajmowałam się w swoim doktoracie chorobą Alzheimera. To taka mhm. długa historia, ale postaram się skrócić. Więc choroba Alzheimera, główny neuroprzekaźnik, który gdzieś tam jest trafiony, to acetylocholina. No i najbardziej acetylocholina kojarzy mi się jakby z nerwem błędnym, zresztą też, właśnie już nie pamiętam, od to. Boże, zapomniałam nazwiska. No generalnie mhm. niemiecki badacz chyba w 20 roku, kiedy wykrył acetylocholinę, to właśnie zauważył, że ona jest wydzielana z nerwu błędnego pod wpływem jego drażnienia. I nazwał tą acetylocholinę wtedy substancją błędną. Potem się okazało, że to jest właśnie ten cudowny nasz neuroprzekaźnik, który chyba kochamy oboje. Bo ja z perspektywy, jakby od strony pamięci uwielbiam acetylocholinę. Właśnie to, co robi nam ze zdolnościami poznawczymi, a w kontekście ruchu, Receptory muskarynowe, czy w ogóle wszystko to, co się dzieje w płytce motorycznej acetylocholina, chociażby nie w kwestii mięśni. Więc nerw błędny interesował mnie z tej strony, że on gdzieś tak pośredniczy w wytwarzaniu tej acetylocholiny, czyli na pewno ma coś do czynienia też z z ze zdolnościami kognitywnymi poznawczymi, ale mm. orkiestruje, wiesz, mięśniami, jakby też tym wszystkim w kontekście czucia ruchu i układu przywspółczulnego. No i gdzieś tam ta historia cały czas krążyła mi wokół tej acetylocholiny. Teraz od kilku lat, już od trzech chyba po obronie doktoratu gdzie zostawiłam powoli tą neurodegenerację i bardzo mocno weszłam w kontekst emocjonalny zaburzeń związanych z nastrojem, depresji i gdzieś tam sobie wiesz węsze w tej literaturze. No i wiadomo, nie byłoby myślę, że nie jest to nic dziwnego, zaskakującego, że tra tra trafiłam na terapię poliwagalną, czyli to co mm -hmm. ten nerw błędny tak w kontekście regulacji układu przywspółczulnego, szczególnie ta część brzuszna, czyli ta, mm. która ma osłonkę mielinową i jest po pierwsze dla nas, dla ludzi, typowo ludzka, bo kręgowce na niższych szczeblach ewolucji tej części brzusznej nie mają, co też myślę, że ma znaczenie właśnie w kontekście szukania tej duchowości w nas powiedzmy, mhm. że może on bardziej jakby tutaj pośredniczyć relacja umysł-ciało. To dobrze pamiętam, że on też jest zaangażowany w tą naszą taką społeczną tak, interakcję. dokładnie nie? i o tym jest... nawet mówimy o, mhm. Boże, z... wyleciało mi to z głowy, ale chodzi o to, o sposób przez, na przykład przez wydzielanie oksytocyny, jakby teraz do biochemii mhm. to spłycając, no, bo no, nerw błędny rzeczywiście odpowiedzialny jest za acetylocholinę, czyli całe to regulowanie naszych narządów wewnętrznych w kontekście uspokojenia, czyli głównie mhm. powinniśmy zapamiętać to, że to jest ta część współczulna czyli orkiestrowanie tym, jak pracują narządy, Dzięki temu, na przykład, poprzez oddech, chociażby przeponowy, możemy wpłynąć na uspokojenie. Rzeczywiście, mamy wpływ na układ współczulny właśnie przez to, że oddechem możemy troszeczkę manewrować nerwem błędnym, i on po prostu daje sygnał narządom, organom, że jest chill, że uspokójmy się, że nie ma żadnego flight or fight, że ty nie musisz uciekać. Tylko raczej włącz sobie rest and digest, nie? czyli bardziej w kontekście chillu. Ale to też znowu szukamy, jakby tych aspektach społecznych, bo tutaj jakby najwięcej się bada nerw błędny, nawet pod kątem tego, czy nie zaburzony jest w autyzmie, właśnie dlatego, że mamy pewien sposób tego wycofania. Po pierwsze, neurobiochemicznie wydzielanie serotoniny, które oprócz tego, że daje nerw błędny poprzez tą komunikację jelita mózg, a wiemy, że 90% serotoniny wytwarza się przez komórki mm -hmm. enterochromatofinowe w jelitach, właśnie co ma super ważne znaczenie. Więc jak nie dbamy o jelita, no to już troszkę mamy odpowiedź mhm. w kontekście zaburzeń emocjonalnych. Więc wytwarza serotoninę. Więc na pewno już wiadomo, że w jakimś tam stopniu zarządza naszym samopoczuciem. No ale spoko. Ale co z tymi zdolnościami właśnie, są mówisz, społecznymi? I z tym właśnie, że zaangażowanie społeczne, teoria zaangażowania społecznego właśnie dotyczy nerwu błędnego właśnie przez to wydzielanie oksytocyny. I mhm. mówi się, że mm, dla, dlatego to też się wszystko sprowadza do jednego. Nawet to, że odsuwanie procesów związanych z demencją, czyli też tych spadków acetylocholiny, dlaczego mamy być aktywni społecznie, dlaczego jedną z metod prewencji chorób neurodegeneracyjnych i w ogóle neurozwyrodnieniowych jest to, żeby być aktywnym społecznie, żeby jakby czuć się w tej społeczności, to też nas uspokaja, prawdopodobnie bardzo mocno oddziaływuje na różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, właśnie między innymi mocno spłycając i skracając tutaj przez to, że ten nerw błędny bierze udział w takich kontekstach społecznych, więc on wydziela te wszystkie neuroprzekaźniki, no, oprócz tego jest niezwykle ważny i teraz też dzisiaj, nawet tutaj rozmawialiśmy przy kawce o tym, nie? że wszyscy teraz mówią o tym połączeniu jelita mózg. Fajnie, ja się bardzo cieszę, że to w sumie stało się takim mainstreamowym zagadnieniem, mhm. ale chociażby właśnie to, że ten nerw błędny wszystko co dobre przenosi z jelit do mózgu, czyli sygnały, że jest ok, że nie ma stanu zapalnego, że nie ma cytokin, że nie ma interleukin, czyli tych mediatorów zapalenia, ale niestety też przenosi wszystkie te sygnały, że coś dzieje się złego. Mhm. I dlatego ja też tak bębnię na tych swoich socialach i gdzieś tam, gdzie mam okazję pogadać o tym, że ten stan zapalny i stan jelit jest tak ważny, bo to wszystko właśnie tym cudownym nerwem błędnym idzie do głowy i daje sygnał, ok, robimy neuroinflammation, może być stan zapalny w mózgu, mhm. czujemy się gorzej, tak. więc... To, to tak w takich kontekstach, wiesz, mieszając trochę biochemię z taką funkcjonalnością. No, tylko to też jest taka autostrada w dwie strony, nie? No bo Totalnie. z kolei mamy dużo informacji o tym, że chociażby po wstrząsie mózgu, czy po jakimś w ogóle urazie czaszkowym, um, Kolokwialnie mówiąc, nam się te flaczki też zaczynają tak. po prostu psuć pisałeś po jakimś czasie. Pisałeś o tym, że sobie to, bo to było <noise> dla mnie fascynujące. No? Tak, bo faktycznie samo to neurozapalenie, w ogóle doczekaliśmy się jakiegoś polskiego tłumaczenia nie, ty, oficjalnego. To ty właśnie pisałeś, ja ja Neurozapalenie, no nie, no neurozapalenie, mhm. no. No musimy chyba przy tym pozostać. Dobra, więc, więc to neurozapalenie będzie w, później na drodze immunologicznej i przez rozszczelnianie się tej bariery tak. krew-mózg wpływało <noise> też na to, że Układ autonomiczny, też nie działa prawidłowo, tak? że mamy cały czas większe pobudzenie e, współczulne, tak. mniejsze to przywspółczulne. Więc tutaj znowu mamy no, no po często prostu... mieszających się tak, kilka różnych tak. rzeczy, bo to też jest coś, co jest obserwowane przy e, chociażby zespole e, tym posttraumatycznym mhm. PTSD, nie? Tak. Więc gdzie mamy i tą interakcję, właśnie takie powiedzmy, społeczne, zaburzone. I problemy kognitywne, jednocześnie często wiążące się z uraza, urazami po prostu głowy. Więc mamy, tak, jakby, tak. cały w ogóle czas dużo. A też, wczoraj, chociażby hmm. właśnie pisałam, jak znowu mocno regulowanie takich pierwotnych rzeczy, no nazywam zmysł, z, zmysł wzroku, jest przecież tak, jakby wiesz, też no, hmm. to nie jest żaden rocket science, że jakby poprzez wzrok mę męczą nam się oczy, sposób, w jaki patrzymy. Też właśnie z podcastu Habermana dowiedziałam się fantastycznych rzeczy, jak to, że dużo spędzamy czasu patrząc w taki sposób, napijając w ogóle soczewkę, napi napinając mm -hmm. soczewkę i patrząc cały czas w jakiś taki punkt z fokusem. Aktywujemy swój układ nerwowy, właśnie układ współczulny, podobnie jak nasi przodkowie, wiesz, y aktywowali po prostu wyrzut kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny, żeby zdobyć zwierzę. Czyli im bardziej fokusujemy się na czymś, tak jak my cały czas patrzymy wiesz, w telefon, mm -hmm. czy mamy to, ten sposób patrzenia nie taki szeroki, wiesz, mam, nie wiem jak to się nazywa, ten sposób patrzenia taki panoramiczny. Peryferyjny. No, no taki po prostu, Tyba. że widzisz siebie w przestrzeni tak. i widzisz też wszystko wokół, czyli nie skupiasz się konkretnie na jakimś punkcie. Okay. Mm -hmm. Wypadło mi teraz to słowo, ale myślę, że... Okay. A ja, mi, mi też, ale dokładnie <grych> w każdym razie prawo, o co chodzi. Mhm. Rozproszenie tego naszego widzenia, nie skupianie się w taki sposób jest w stanie totalnie nam... Powiedzmy, wyluzować i odpuścić działanie układu współczulnego, czyli aktywować nam układ przywspółczulny. Czyli niektóre formy medytacji. Dokładnie będą tak. Na ja na przykład, okay. właśnie w zazen, budynku zazen mm -hmm. gdzieś tam jest mi, jest mi bliski, tam siadasz po prostu tutaj z mudrą, oczy są przymknięte, tak, żeby nie zasnąć. To też jest ważne, że tam starasz się wyostrzyć tą swoją koncentrację, ale patrzysz się cały czas, jakby w taką przestrzeń, do momentu, aż no, zgubisz ten fokus. I rzeczywiście jesteś w stanie tak trwać 30-40 minut nie mrugając, łapiąc po prostu taką czernię jakby, nie? Bo twój wzrok przyzwyczaja się i rzeczywiście to bardzo mocno uspokaja. Ale właśnie w kontekście PTSD, bo już tu sobie płynnie przeszliśmy z tego nerwu błędnego, wiedziałam, że tak no, będzie no, no. jak się spotkamy, jest milion rzeczy. Wczoraj właśnie o tym pisałam i też mnie to strasznie zafascynowała, ta metoda EMDR, czyli desensytyzacja wzroku odkryta przed przez panią profesor Shapiro, która zauważyła, że w sytuacji bardzo dużego stresu, bardzo dużego napięcia, już wyrzut kortyzolu, jakiś taki natręt w myśli, w momencie, kiedy przechadzała się po prostu luźno między drzewami, czyli obraz jej się po prostu przesuwał i spoglądała po prostu na, na rzeczy, wiesz, nie wiem jak to nazwać, no po prostu patrząc w ten po sposób, po prostu sobie gdzieś tam wodziła, ten dokładnie, wzrokę, tak? bardzo mhm. mocno czuwała. Opuszczenie, wiesz, odpuszczenie stresu, lęku mhm. i lepsze samopoczucie. No i generalnie też dzisiaj już wiemy, że taki sposób, czyli właśnie patrzenie takie poziome ruchy gałek ocznych, mhm. są w stanie. W kontekście PTSD, oczywiście dobrze przeprowadzona, przeprowadzony taki rodzaj terapii, też już coraz, coraz mocniej udokumentowany naukowo, jest w stanie wyciszać nam ciało migdałowate w sytuacji takiej, kiedy przypominamy, przewracamy sobie traumatyczne zdarzenia. I o co tutaj chodzi? Po pierwsze yy, mamy bilateralizację obu półkul, czyli łączymy ze sobą obie półkule mózgowe, a wiemy, że w kontekście PTSD często jest tak, że jedna z tych półkul może nie działać do końca tak samo sprawnie jak druga, więc to jakby pobudza hmm. nam troszeczkę komunikację pomiędzy półkulami. Poza tym Mówi się też tak, nie do końca ja w to wierzę, jeszcze sobie chcę poszukać troszkę publikacji, ale to, że to ma troszeczkę imitować to, co my odczuwamy w fazie REM, czyli w ten sytuacji, szybkie, w której szybkie mamy ruch. tak, mhm. szybkie ruchy gałek ocznych, że to jest sposób, który w jakiś sposób nas relaksuje, też opuszcza po prostu napięcie w ciele. Natomiast to, co jest tutaj najbardziej kluczowe, właśnie to, że zmienia reaktywność, zmniejsza reaktywność ciała tego I w ten sposób oczywiście jakieś. Przykre, traumatyczne zdarzenia są w naszej pamięci, bo to nie chodzi o to, że my je wymazujemy, mhm. ale zmienia się ich nacechowanie emocjonalne. Okay. I wiem, że to teraz może brzmieć jak, to jak totalne czary-mary, ale naprawdę jest tak dużo publikacji naukowych i nawet ośrodków w Polsce, które stosują tę metodę w kontekście mhm. PTSD i y, traum też, nie wiem czy w kontekście depresji lekoopornej, ale na pewno PTSD, że to w ogóle jest dla mnie też kosmiczne z perspektywy tego, że samą, samo regulowanie układu wzroku jest w stanie wpłynąć na układ mhm. przywspółczulny i na ciało migdałowate. Tak, a tutaj akurat sporo takich publikacji też o tym znalazłem i co fajne, potrafi się nawet zmienić jakby struktura tego ciała migdałowego. Tak, że, że jest tak? Czyli na przykład. Mhm. Chociażby właśnie przez stosowania, bo akurat jest trochę takich publikacji dotyczących medytacji, tak, że no one potrafią tak. nam właśnie to ciało migdałowate zmniejszyć, ale też zmienia się aktywność neuronalna i zmienia się ukrwienie w ogóle płata czołowego. Tak. Kory w przedczołowe efekcie, tak. i lepszy nie? connection między kora, płat przedczołowy mhm. a ciało limbiczne i też. Y tak, bo tutaj warto też o tym wspomnieć, bo też chyba nie wszyscy akurat wiedzą, o czym dokładnie mówimy, że ta kora czołowa, przedczołowa to są ośrodki związane z naszą decyzyjnością tak. i jakby tym, co sprawia, że jesteśmy najbardziej jakby ludzcy, jak, jak możemy być, tak? Czyli mamy różnego rodzaju plany, zachowania takie też społeczne. Logiczne Więc jakby decyzje, to po, tak, połączenie tak, tak, z układem tak. limbicznym, czyli z tym naszym takim ośrodkiem emocji jest tutaj bardzo, bardzo duże i istotne. Nie? Zresztą też tak może warto tutaj zaznaczyć, że fajnie można przedstawić jakby budowę mózgu. Oczywiście to jest w dużym uproszczeniu, ale że właśnie ten nasz, nasz mózg pierwotny mhm. gadzi, czyli pień mózgu mhm. i móżdżek. Tak. Później mózg saczy to już mówimy o ciele limbicznym, o układzie mhm. limbicznym, czyli hipokamp, tak. ciało migdałowate. Um, bardzo lubię ten poziom. Ja też, bo jest w sumie. Bardzo obrazowy. Tak, jest bardzo hmm. obrazowy i ja też to tak porównuję, że mamy takie po prostu zo w mózgu. Gdzieś to przeczytałam w jakiejś fajnej książce, też nie pamiętam, ale rzeczywiście te instynkty tak bardzo z nas wychodzą. I jak sobie myślimy, że rzeczywiście to jest kwestia bardzo pierwotnego zachowania. Instynkt, popęd, czyli właśnie pień mózgu, później te emocje związane z mózgiem, z saczym, a rzeczywiście ta kora przedczołowa, która też wykształca się najdłużej, bo do około 30 roku życia. Ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście tej decyzyjności, logiki i jest bardzo fajnie. Jest wiele badań, które wskazują, że medytacja rzeczywiście na nią wpływa. Też przypomniało mi się w kontekście kory przedczołowej takie świetne porównanie profesora Jerzego Wetulani, którego po prostu ubóstwiam mój idol absolutnie który właśnie mówił, że dlatego m.in. sędziowie zyskują prawa do wykonywania swojego zawodu około tej trzydziestki, czyli nie można być wcześniej. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale gdzieś tam mi się już, wiesz... Nie jest się dojrzałem, tak? Tak, nie jest się do, dojrzałym, Oczywiście do rzeczywiście tej około tej trzydziestki ta kora przedczołowa się kształtuje. I właśnie to połączenie, układ limbiczny, szczególnie ciało migdałowate, ale też hipokamp, który odpowiada za pamięć, i tak głównie kojarzymy hipokamp z pamięcią, ma bardzo duże znaczenie w kontekście emocjonalności i y, na przykład pamiętanie po prostu złych wspomnień i medytacja mhm. też jakby też mocno upraszczając ale ten układ ciała y, migdałowate hipokamp kora przedczołowa po prostu wyrównuje jakby y, połączenia między tym mhm. wszystkim czyli nie mamy takiego, takiej dominacji ciała migdałowatego czyli ta kora trochę nam pozwala być no takie, to są takie człowiecze zachowania czyli właśnie to co mówisz decyzyjność logika i możemy na to wpłynąć więc to jest w sumie najbardziej fascynujące okay. uh. Tak się jeszcze, jakby też odniosę z kolei do tego, jak my pracujemy w ogóle też z układem wzroku, mhm. bo mamy na to powiedzmy taki manualny po prostu wpływ. Część fizjoterapeutów po prostu jakby zajmuje się pracą z twarzą, więc oczywiście jakby to, że mamy tutaj pośrednie gdzieś tam oddziaływanie na nerw chociażby twarzowy czy na mhm. nerw trójdzielny, no to po prostu samo jakby. Uciskanie gałki ocznej, mięśni, które tym dookoła zawiadują, też często jakby pacjenci nam później zgłaszają, że czują właśnie taki relaks w związku z tym. I to jest akurat też jakby nic nowego, bo w, z tego co zauważyłem w jakichś takich mas masażach daleko wschodnich, mhm. to w Ajurwedzie na przykład jest bardzo, bardzo mocno gdzieś tam wykorzystywane w medycynie tybetańskiej. U nas chyba to jest troszeczkę jakaś taka nowość, bo. Mam nadzieję, że się tym zajmiesz, bo to jest takie cudowne. <laughs> Jak mi starczy, starczy życia, to tak, nie? Więc. Bo nawet też mówiliśmy chwilkę tak. o tej o, o tradycyjnej medycynie chińskiej. Tej część, część naszej ekipy się też tam gdzieś w ten temat wgryzła. No i właśnie, to te, też jest to takie troszeczkę gdzieś tam wracanie do korzeni i mm -hmm. trochę jakby odczarowywanie niektórych tematów, które się wydawały, że są takie, no, pan pewnie przekazywane ustnie i tak dalej, mało związane z nauką, a teraz jakby no, coraz teraz bardziej się skłaniamy do tego, lino, że to już jest wiesz, bardziej tak, wiarygodne, to, to, już, to jest już jest ok, mm -hmm. nie? więc, więc pewnie, pewnie tak. My też jakby sobie badamy w ogóle ruch gałek ocznych i, i też jakby odnosimy się do tego, jak on wpływa na resztę naszego ciała, nawet na planowanie takie motoryczne. Nie? Dlatego, że no wzrok, tutaj jakby poruszyłaś te rzeczy związane ze stresem, mhm. z układem autonomicznym, no, ma też jakby wpływ na ten nasz układ somatyczny. Wzrok, jako po prostu też jakby narząd w pewnym sensie, który informuje nas o przestrzeni, no, bierze udział chociażby w tym planowaniu ruchu. Więc nas też często interesuje to. Czy pacjent ma prawidłowy chociażby wzorzec schodu? Jeśli on mhm. jest zaburzony z powodu chociażby właśnie napięć gałki ocznej, już mamy nieprawidłową informację ze wzroku, gdzie my się znajdujemy w przestrzeni, no to często mamy tutaj taki e, gdzieś, trudno powiedzieć, przynajmniej mi jest trudno powiedzieć, na którym dokładnie momencie dochodzi do takiego fakapu, mhm. że ta informacja ze wzroku jest inna z receptorów z całego ciała czy jakby z tej naszej propriocepcji jest inna informacja. No i czasami jeszcze przy problemach z błędnikiem może być jeszcze inna. Tak, jest całe combo, I nie? I nie do końca potrafimy się nawet dobrze poruszać po prostu w przestrzeni, więc to się może przełożyć na różnego rodzaju takie problemy somatyczne, typu chociażby, nie wiem, gdzieś tam na, narastający ból kolana, mhm. który Boże, po jest wymuszony to, przez jest nieprawidłową jakieś, mechanikę. Mm -hmm. nie? Jakiś kosmos, mechanikę, ale ciała. to jest tak cudownie interdyscyplinarne i mhm. zobacz teraz, gdyby nie wiem, czy jesteśmy w stanie zmienić trochę edukację, ale pewnie nie jeszcze no. teraz, w tych czasach, które są, to mogło być jeszcze trudniej na no COVID i nie wiem, mm -hmm. czy ludzie chętnie się uczą, czy nie. Yy, ale chodzi o to, jak takie interdyscyplinarne podejście do w ogóle biologii, i absolutnie nie mam na myśli biologii totalnej, czy jak to tam się nazywa. <laughs> okay. Tylko podejście do biologii, które. Jako nauki o życiu. Dokładnie, jako mm -hmm. nauki o życiu. Czyli jeżeli mówimy o układzie nerwowym, to być może dla was, na przykład, fizjoterapeutów, dużo fajniejszej, i ciekawszej, i takie, że chciałoby się to neurochłonąć, byłoby takie pokazanie tego pod kątem funkcjonalnym. Mhm. Tak na przykład, jak ja się gdzieś tam staram, pewnie jeszcze nieudolnie, ale opowiadając studentom z psychologii, o, o tym, co robią neuroprzekaźniki, ale nie w samym kontekście tego, że otwiera się kanał dla wapnia, coś tam wypływa, leci impuls, tylko co realnie ta dopamina może nam zrobić w odczuciu w ciele, co realnie nam może zrobić w kontekście ruchu, dlaczego na przykład w chorobie Parkinsona, gdy tej dopaminy mhm. jest za mało, mamy takie sytuacje, a co się dzieje też w mózgu i jak to jest połączone, jak ten ruch bardzo często, na przykład zaburzenia neurodegeneracyjne, demencja, co mocno objawia się też w takiej. Mm, no po prostu niezdolności w kontekście układu ruchu, tego co dzieje się z ciałem, od razu rezonuje też tym, co jest w głowie. I tutaj mhm. wspaniale, fantastycznie, uważam, dochodzimy do momentu, o którym też i ja, i ty, i chyba głównie ty trąbisz, na przykład u nas, jak, jak nie umrzeć, o ruchu, o kontekście mhm. tego, co aktywność fizyczna i ruch w ogóle jest w stanie zrobić nam z głową. Nawet przez to, że Aktywacja mięśni może ci generować różnego rodzaju czynniki, hamować stan zapalny i w ogóle jak ten ruch jest mocno połączony z mózgiem. To jest dla mnie po prostu turbo fascynujące. Jest I, i właśnie dochodzimy też do takiego wniosku, że w takim razie fizjoterapeuci bardzo dużo zajmują się kwestią neuro. Tak. Tylko właśnie często to chciałam powiedzieć z tym wstępem. Myśląc <laughs> o tym, że my to robimy. nie? Tutaj też akurat wcześniej mi przyszła do głowy taka myśl, jak mówiłaś o oksytocynie. Mhm czy my mamy wpływ na wydzielanie oksytocyny powiedzmy, u naszych pacjentów. No okazuje się, że w sumie mamy. Tak. Wystarczy, że kogoś po prostu właśnie dotkniemy, samym, a tak. zazwyczaj to robimy, nie? pracując w jakikolwiek ma manualny sposób. Więc z kolei ten wyższy poziom oksytocyny będzie też na nas wpływał, tak powiedzmy, na ten nasz taki ogólny, ogólny dobrostan. O czym tak. I też serotonina się też wydziela, dlatego o, chciałabym okay. sprawiedliwić właśnie wszystkie, mhm. na przykład... Panie, które chodzą na fizjoterapię, starsze panie. Moja mama mhm. opowiada, że na przykład w kolejce ona akurat leczy się na biodro, jest dużo starszych pań, które jak się potem okazuje, nic im nie jest, ale one po prostu lubią być przyjęte przez pana, pana lub panią fizjoterapeutkę, dotknięte, mhm. wymasowane. To wszystko naprawdę wpływa na nasze samopoczucie. Mhm. Od tego samopoczucia zależy to, jak my się później czujemy w ciele. Więc czasem Jasne. przychodzi pacjent, klient do gabinetu i wcale nie musi go coś bardzo boleć, ale nawet już sam ten dotyk. Powoduje, że on po prostu czuje się lepiej. I ja to widzę, jak moja mama chodzi na fizjoterapię, gdy już chyba ją nic w sumie nie boli. Mm -hmm. Ale po prostu lubi. Lubi być dotknięta, <noise> lubi być wymasowana, no więc tak. totalnie. Dlatego też chyba po prostu lubimy, lubimy masaż w większości. Mm -hmm. Mi się wręcz wydaje, że jak ktoś nie lubi, to to jest raczej oznaka tego, że coś tam jest nie w porządku. Tak. Na jakimś poziomie. Mówię, że właśnie ostatnio to byłam rozgryźć. pierwszy raz, Maciej, pierwszy raz, w życiu byłam na masażu, mm -hmm. i to był masaż, właśnie shiatsu japoński. Polecam Emilkę, pozdrawiam. No to dla mnie było, mówiłam ci, nawet popłakałam się później po tym. To było tak duże doświadczenie. Może to nie jest konwencjonalny masaż, bo to nie jest jakieś takie uciskanie, pewnie w mm -hmm. sposób tradycyjny, ale rzeczywiście pokazanie mi, co. Ja czuję w ogóle w ciele, gdy ktoś mnie pociągnie, ugniecie, jak to wpływało w ogóle na, na moją głowę, nawet na to poluzowanie też w brzuchu, o którym ci też mówiłam, że mam cały czas z tymi elitami jakieś tam problemy. No to było dla mnie po prostu fascynujące, jak to jest w stanie wpłynąć na moją głowę. Więc ja myślę, właśnie, że wy fizjoterapeuci, ludzie w ogóle zajmujący się ruchem, to jest jakby coś, co jest u podstawy tego, że ludzie neuropoznawczo, neurobiologicznie mm -hmm. czują się też lepiej. Chociażby ze względu na to, jak mocno zaangażowany jest ten układ ruchów, wiesz, odczuwanie w głowie, takie mówię okay. emocjonalne, ale nawet to, co się realnie dzieje z neuronami, czy z astrocytami, czy z neuroprzekaźnikami pod wpływem ruchu i właśnie dotyku. Mhm. Wiesz co, zaciekawiłaś mnie jeszcze tą serotoniną, mhm. bo o ile tak mi się kojarzy, że właśnie oksytocyna, tak właśnie mhm. bardzo fajnie. Wpływa na nas uspokajająco, jak rośnie też poziom jakby ser, y, oksytocyny, to często gdzieś tam jesteśmy na przykład trochę bardziej senni. Tak. Nie? U Dlatego... mężczyzn jest to po seksie na przykład. No nie? tak, no, właściwie <laughs> też Prolaktyna, wyrzut duży prolaktyny i okay. y, y, oksytocyny. Mhm. Tak, czyli aż jakby chociażby sam dotyk, myślę, że y, no przytulanie samo w sobie tak. też jest bardzo Nawet takie mocne. Ja. <laughs> <oksytocynogenne. laughs> tak, Oksytocynogenne, na, nazwijmy. A jak jest z serotoniną? Czy ona ma taki podobny wpływ, czy na jakieś inne fajne... To jest mhm. najbardziej chyba dla mnie też zawiły neuroprzekaźnik, nawet z tego względu, jak mhm. myślimy o ilości receptorów, które są, mówiło się o siedmiu, teraz już wiemy, że jest ponad 10 receptorów dla serotoniny, dlatego na przykład leczenie depresji lekami mhm. różnymi, czy to SSRI, czy inhibitorami MAO, czyli tego enzymu, który rozkłada serotoninę, niesie ze sobą bardzo dużo benefitów, ale też nieumiejętnie. Mówię tutaj dlatego o tym, żeby właśnie mm, chciałabym, żeby wybrzmiało to, że stosowanie leków, które mają za zadanie wpływać na tą serotoninę, jest mm -hmm. efekt ich działania jest bardzo skomplikowany, chociażby z tego względu, ile tych receptorów dla serotoniny jest, co ona robi w ciele, bo oprócz tego, że wpływa nam na, na nasz umysł i nasze samopoczucie. To zarządza rytmem serca, pracą jelit, no po prostu milion, milion rzeczy. Bierze też udział w regulacji rytmu dobowego z serotoniny, przecież wytwarza się melatonina, więc my śpimy. Więc to jest po prostu pełne spektrum, dlatego tak warto dbać o te... W sumie wszystkie aspekty naszego życia gdzieś tam dotykają serotoniny. I co w ogóle ciekawe, jestem, jestem ciekawa, czy ty postrzegasz serotoninę jako neuroprzekaźnik hamujący czy pobudzający? Nie mam pojęcia. No, bo zazwyczaj ludziom kojarzy się serotonina z takim, wiesz, flow, po prostu tak, szczęście. Tak, 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 to jest przekaznik hamujący, czyli ona ma nam tak, dać tak. szczęście, ma nam dać satysfakcję. Tak, serotonina w ogóle w ewolucji wymyślona przez naturę była po to, żebyśmy my odczuwali satysfakcję, radość po spełnieniu jakiejś misji, jakiejś roli, po zjedzeniu, po prokracji, żeby tak, chcieć to powtarzać i po prostu przedłużyć swoje życie. Dopamina miała za zadanie dać nam drive. No tak. Po prostu motywację, żeby coś się wydarzyło, a serotonina ma, na, na, ma nas nagradzać mhm. po to, żeby nam się chciało do czegoś wracać. Okej, okay. no właśnie tak, nie, nie byłem jakby też pewien tej, tej odpowiedzi, ale tak jak to teraz wytłumaczyłaś, to, to brzmi bardzo logicznie. że I nerw ten taki, błędny dlatego wydziela nam ten tam taki serotoninę. Taki serotoninowy. Yy, Właśnie, powiedzmy, flow mm -hmm. pojawia się raczej w taki, on mi się też tak kojarzy z takim zakończeniem czegoś. Tak. Takim, Taka satysfakcja, ach, tak. Takim spokojnym wydechem, ale z, właśnie z takim uczuciem yy, dużej przyjemności, właśnie takiego, takiego spełnienia. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że jeśli też ktoś się. No może to też będzie duże uproszczenie, ale jak ktoś się dobrze czuje po, mm -hmm. po terapii, to to też może być taki. Tak, Efekt, tak, po totalnie. Chociażby samej myśląc o nawet nie? nerwie błędnym, czy o dotyku, czy mm -hmm. o tym wszystkim, co dzieje się wtedy w organizmie. Natomiast co jest też takie ciekawe i też o tym. Yy... Andrew mówił na swoim podcaście, naprawdę jestem pilnym uczniem, właśnie o tym, że serotonina jest bardzo nam potrzebna, ale musimy pamiętać, że czasem jakieś poczucie satysfakcji po pewnym zdarzeniu, po czymś może nas też rozleniwić trochę, czyli mamy, czujemy serotoninę, a po to jest nam potrzebna ta dopamina i mówię to dlatego, żeby pamiętać, że ta równowaga między dopaminą i serotoniną musi być bardzo, jest bardzo ważna, bo mm. dopamina musi nam dawać drive do dalszych działań, do po prostu realizowania jakichś tam celów. I też co ciekawe, dopamina wydziela się tylko w momencie, jakby drogi znowu, dlatego ta droga jest najważniejsza. I tutaj wiesz, dochodzimy do jakichś filozoficznych rozkmin, ale mhm. ta droga we wszystkim jest najważniejsza, bo potem na końcu i tak będzie serotonina, która da nam spełnienie. Ona nam powie, tak, zasłużyłeś, ale najważniejsza jest ta dopamina, żeby nas po prostu w jakiś tam sposób, wiesz, napędzać i kierować do działania. Ale w kontekście serotoniny to jest też, myślę, rozmowa na, na wiesz, na kilka godzin, bo znowu ona jest bardzo, bardzo potrzebna, ale na przykład wiemy, że nadmiary serotoniny, myślę, że takich normalnych fizjologicznych mhm. warunkach raczej o to ciężko, ale w przypadku stosowania niektórych substancji psychoaktywnych rzeczywiście jest tak, że nadmiar tej serotoniny wydzielany do przestrzeni synaptycznej pomiędzy synapsami, kiedy nie jest transportowana przez na przykład przez, przez odpowiednie kanały, może spowodować hipertermię, może spowodować śmierć, może spowodować mhm. zatrzymanie mięśnia sercowego, więc też warto z tym uważać. Jasne. Tutaj myślę właśnie o kontekście niektórych niedozwolonych środków czy nawet wspomagania suplementacyjnego w kontekście wytwarzania serotoniny też warto wiedzieć, że co za dużo to niezdrowo, szczególnie osoby na przykład z IBS-em, czyli z nadwrażliwością jelit. Mhm. Wiemy, że w IBS-ie tej serotoniny jest za dużo wytwarzanej przez układ przez jelita i stąd na przykład ta zwiększona perystaltyka jelit i po prostu przyspieszona przemiana materii, w ogóle po prostu takie drażnienie jelit. Więc to jest ważne w Myślę tutaj, jeżeli mamy problemy z jelitami, nadmiar tej serotoniny. Mhm. Oczywiście nie bójmy się, myślę, że taka terapia związana z nerwem błędnym nie spowoduje tutaj nie wiadomo, jakich e, e, raczej ilości, nie bo też Ale mhm. może być tak, że i czytałam, że właśnie stymulacja nerwu błędnego czasem może spowodować nawet, wiesz, takie sytuacje zbyt dużego spowolnienia. Mhm. Więc to warto mieć na uwadze, że okay. serotonina spoko fajnie i też myślę, że taki mainstreamowy mocno neuroprzekaźnik, dużo o hmm. niej mówimy, ale jest bardzo zagadkowa. W sensie dużo, dużo rzeczy się tutaj dzieje. w Chociażby ze względu na tą ilość receptorów. Okej. Okay. Tak, akurat w kontekście jakby samej terapii manualnej yy, nie bałbym się akurat tej stymulacji nerwu błędnego, dlatego że to są zazwyczaj techniki, które są wykonywane bardzo krótko. Mm -hmm. A tutaj no to myślę, że Ciebie też może zainteresować i, i pewnie, e, pewnie osób, które nas słuchają, że na przykład e, praca taka, powiedzmy, nie wiem, wklejenie się gdzieś tam palcami w tą przestrzeń pod e, tylicą. Mm -hmm. e, daje taki fajny efekt, tam często myślimy na przykład o mięśniach podpotylicznych, ale generalnie raczej chodzi o, um, o kompresję obszaru, gdzie mamy po prostu ujście nerwu błędnego, Nie? więc tam prawdopodobnie stymulujemy akurat jądra tego nerwu i, i on po prostu jakby zyskuje na, na tej swojej aktywacji kosztem oczywiście obniżenia, Działania układu współczulnego, mhm. to samo jak pracujemy gdzieś tam w obrębie przepony, pośrednio, bo jakby to czy można dotknąć samej w sobie, też jest jakby powiedzmy trochę dyskusyjne, ale często to się to łączy właśnie z, w trakcie terapii z jakimiś technikami oddechowymi. No to wiemy, że jakby jesteśmy w stanie do pewnego stopnia to przestymulować, z tym, że raczej to jest ograniczone mocno w czasie. Myślę, że na pewno warto byłoby bardziej uważać w przypadku, kiedy byśmy stymulowali ten nerw błędny w sposób ciągły, taki mhm. długotrwały, chociażby właśnie tą elektroterapią. Bo to akurat u nas to nie jest bardzo mocno popularne, bo nawet jak sam chciałem się tym troszeczkę pobawić, no to jakby zdobycie nawet sprzętu do, do takiej terapii jest troszeczkę trudniejsze, bo jakby same elektrody są trudno dostępne mhm. u nas. Trzeba sobie taki gdzieś tam sprzęt sprowadzać z zagranicy. Więc pewnie gdyby ktoś chciał sobie sam ten nerw stymulować w jakiś taki sposób zupełnie pozbawiony kontroli, no to, to nie byłoby okej. Okay. A, a powiedz mi mhm. tylko tak z ciekawości, jaka jest najbardziej. Nie wiem, wydajna czy efektywna metoda stymulacji nerwu błędnego oprócz tych mechanizmów z elektryką związanych. Okej. Okay. Przynajmniej z tego co ja obserwuję, no bo ja, ja jakby pracuję właściwie chyba tylko rękami, mhm. e, nie, nie używam jakoś tam innych, innych narzędzi. Albo, albo rzadko kiedy, no to akurat ten obszar pod potylicą, tam takie wy, wychuśtanie, Chciałbym później żebyś mi pokazał, o co Pewnie. chodzi. <laughs> Jasne. Tego obszaru daje takie dosyć szybkie efekty, bo tam 2-3 minutki i, i pojawia się taki mhm. dosyć duży chill. Często jak robimy takie rzeczy na, na szkoleniach albo to ja akurat prowadzę dwa takie szkolenia w trakcie jednego i drugiego e, pracujemy w ogóle w tych obszarach, no to tam się zdarza czasami komuś kimnąć e, jeśli też akurat to robimy w jakiejś takiej porze poobiadowej, mm -hmm. no to to w ogóle klasyka. Tryptofan jeszcze po, obiad, po obiadku. No, więc tak musimy gdzieś tam e, czasami przerzucać Pracę w tym miejscu, na jakieś takie momenty, żeby mi się później po prostu grupa nie pospała, mm -hmm. bo jest później ciężko po prostu o jakieś tam wchłanianie wiedzy, jak jesteśmy tak mocno przystymulowani, przy współczulnie. Ale to jest akurat efekt, który też dosyć, dosyć szybko mija, więc go na przykład w takiej jakby praktyce już um, używa się na przykład w momencie, kiedy pacjent jest dosyć mocno pobudzony. Ja na przykład też do, bardzo dużo pracuję w obszarze powłok brzusznych. No to jest jakby taka palpacyjnie też wyczuwalna różnica. Ktoś ma ten brzuch taki twardszy, mm -hmm. tkliwy, tak? więc powiedzmy, to no nie jest to specjalnie miłe, ale wtedy jakby zaczynając tą pracę od nerwu błędnego, od jego stymulacji, później przechodząc na brzuch, są zupełnie inne wrażenia i palpacyjne, bo jest po prostu dużo bardziej miękki, ale też pacjenci to odczuwają jako coś no dużo bardziej przyjemnego. Nie, więc... Czy to w ogóle może być element terapii, tak sobie myślę teraz, mhm. w tym dziwnym, szalonym, zwariowanym świecie, taki odpuszczający nadmierny stres? Biochemicznie myślę, myślę że też że tutaj tak. sporo się mhm. dzieje w kontekście właśnie spadków kortyzolu i chociażby tego, co się dzieje z oksytocyną, serotoniną i tak. Myślę o tym dlatego, bo strasznie chciałabym myślę, że też to robisz, i w ogóle wszyscy ludzie, którzy właśnie pracują, chciałem przekonać ludzi, że. Mimo że są na przykład ciężkie czasy i szukamy gdzieś tam pomocy w kontekście emocjo emocjonalnej i w kontekście zmniejszania stresu, to chociażby wybranie się do dobrego fizjoterapeuty, pozwolenie na to pouciskanie, podotykanie się, poszukanie tego napięcia w ciele, no może zrobić czasem dużo więcej niż nawet takie środki farmakologiczne stosowane, niestety dane hmm. Niechlubne są takie, że um, większość osób, które na przykład leci, leczy się um, na depresję już kliniczną stwierdzoną, albo 56% nie kończy tej, tej farmakoterapii, mhm. albo z drugiej strony o, to są setki tysięcy. Osób, które na przykład na własną rękę korzystają z leków psychotropowych. Zupełnie tak. nieumiejętnie, bo mhm. nie potrafią sobie poradzić właśnie z tym napięciem w ciele, z emocjonalnością, mhm. z wszystkimi tymi rzeczami, które dzieją się w głowie, i mam wrażenie, że to mogłoby pomóc po prostu, nawet budowanie świadomości tego. Tak, jasne. Ja, ja myślę, że to są często dwie rzeczy, które bardzo fajnie się uzupełniają. Dlatego, że też no, kiedy pracuję z pacjentami, to część z nich jest bardzo negatywnie nastawiona do e, brania leków mhm. e, łącznie właśnie z osobami, które cierpią na depresję więc tam czasami ta niechęć jest taka dosyć duża, dlatego że niektóre z tych leków no, też powodują różnego rodzaju skutki uboczne, jak ktoś się czuje taki bardziej osowiały, troszeczkę bardziej otępiały. Teraz te nowsze leki, jeśli one są dobrze tak, dobrane, to zazwyczaj tak, właśnie... też nie wywołują mhm. aż takich efektów, e, dlatego też o tym mówię, dlatego że część osób jest o tym przekonana, że tak, jest, i że jeśli dostaną lekarze takie leki, to że one będą tak działać. Mm -hmm. Więc, jakby też chciałem uspokoić, że niekoniecznie, Dokładnie, dlatego że te nowe, nowe generacje le tak. leki są dużo lepsze. No i też ja nigdy pacjentów raz, że nie zniechęcam do brania leków. Czasami nawet no, są sytuacje, kiedy. No jestem pewien, że one są po prostu potrzebne. I że terapia, którą ja robię, też nie będzie skuteczna w momencie, kiedy ktoś zarzuci to leczenie farmakologiczne, dlatego że to nie są nigdy sposoby, które się wzajemnie wykluczają. Nie musimy wybierać jednego. Nawet dobrze by było, gdybyśmy nie wybierali jednego. Tak. Tak? Dlatego, że często właśnie dobrym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego będzie chociażby wizyta u fizjoterapeuty. No i oczywiście. Od, od, odwrotnie, tak samo to działa. Poza tym, fizjoterapeuci też nigdy nie mogą decydować o przerwaniu leczenia farmakologicznego. Nie jesteśmy ani do tego uprawnieni, ani nawet myślę, że nie mamy takiej stosownej wiedzy w tym temacie, w ogóle farmakologii, żeby tutaj po, po prostu pacjentom doradzać. Więc jakby też chciałem tutaj zaznaczyć, żeby się po prostu tej farmakologii. Nie bać z tak, jednej strony, tak, tak, tak. ale z drugiej też pamiętać po prostu o tym, że to nie jest wszystko, co możemy dla siebie zrobić. Dokładnie. I jeżeli lekarz mm -hmm. zleci, to oczywiście, jakby. Tak, pewnie. I też, jak mówię o tym, dlatego że gdzieś tam rozumiem mechanizm działania tych substancji i wiem, że to może być takie demonizowane w, pod tym kątem. W ogóle tak przeszliśmy na te leki psychotropowe, ale myślę, że to jest po prostu Wiesz co? Mówię o tym dlatego, bo wiem mm -hmm. ile osób do mnie pisze z tym, nie? Tak. że nie chcą brać leków przeciwdepresyjnych, bo boją się, że to endogenne mechanizmy na przykład wytwarzania serotoniny zostaną zmienione lub zatrzymane. Dlatego tak ważne jest to, żeby słuchać i życzę wszystkim mądrych lekarzy hmm. i później na przykład umiejętnie schodzić z dawką z leków przeciwdepresyjnych. Nie można sobie odstawić tak po prostu, bo rzeczywiście Musi wydarzyć się w tej synapsie też coś, żeby ten organizm był zmobilizowany do wytwarzania tej serotoniny, ale tak samo jak w kontekście wspierania farmakoterapii z psychoterapią, na przykład, to mm. tak samo wydaje mi się, że cudownym, jakby wiesz, uzupełnieniem mogłaby być fizjoterapia, jeżeli chodzi o jakieś nasze. Problemy takie emocjonalne, trzymane w ciele, bo też myślę, że już psychosomatyka, ja jako wielki zwolennik i miłośnik chciałabym mm -hmm. podkreślić, że to już nie są żadne czary-mary. My już wiemy tak dużo na temat połączenia ciało-mózg, jak wiele rzeczy manifestuje się w ciele, jeżeli mamy coś po prostu mm, niezałatwione, że tak powiem emocjonalnie czy, czy w kontekście psychiki, że no to już mm -hmm. jest takie, wiesz, evidence-based mocno. Okay. Czyli wiesz co, tak jeszcze chciałbym trochę podsumować, bo rozmawialiśmy o różnych mechanizmach i też w związku z tym mi się pojawiły niektóre właśnie takie metody. Mm -hmm. Bo tak, mówiliśmy o, o jakby takiej stymulacji nerwu błędnego, mówiliśmy trochę o tym, jak wzrok jest tutaj ważny, więc z takiego fizjopunktu widzenia, gdzieś tam praca w obrębie jakby samych gałek ocznych mm -hmm. czy twarzo-czaszki jest tutaj istotna. Czasami też widzimy, że, że to Oczywiście, w ogóle bardzo fajna myśl i dzięki za to jakby skupienie wzroku na jednej rzeczy. E, bo na to szczerze mówiąc, jakoś tak wcześniej nie, nie pomyślałem, że, że może być tutaj taki mechanizm. My też obserwujemy to, że urazy w ogóle twarzy-czaszki e, mogą nam jakby zmieniać te napięcia w gałkach ocznych i, i tutaj powodować troszeczkę takiego bałaganu. A niestety tych urazów mamy w sumie dużo. Tak. I, I głowa jest, jest taka bardzo mocno. No, jasne, ja, myśl, ja to też czasami tak tłumaczę, bo jak, jak rozmawiam z pacjentami, pytam po prostu, jakie, żeby mi wymienili po prostu urazy, jakie gdzieś tam mieli mhm. na przestrzeni życia. I często słyszę, nie, ja nie miałem żadnych urazów. Więc w ogóle ja w to to nie wierzę. Bo to znaczy, że ktoś był otoczony tak. poduszkami nie? do dnia dzisiejszego i dzisiaj pierwszy raz z tych poduszek wyszedł. Więc raczej nie. Jest nawet taki pewien etap w życiu, że się nagle okazuje, że wszystkie blaty od stołu są na wysokości czoła albo nosa, albo zębów. Nie? I, I po prostu regularnie gdzieś tam o nie zahaczamy. Więc tych urazów troszeczkę gdzieś tam może być. Często tak myślimy o tym, że jeśli fizjoterapeuta pyta o uraz, to tak, znaczy, tak, że taki, tak, gdzie tak. już leżało się w szpitalu kilka dni, nie w bandażach. Przypomniało mi się tylko Maciej, to mhm. widzenie panoramiczne panoramiczne. panoramiczne. panoramiczne, czyli to właśnie nie skupianie tak bardzo jakiegoś jak mhm. po prostu fokusu, tylko widzenie siebie właśnie w tej przestrzeni jest w stanie nas połączyć. Na dużym ekranie. Tak, tak. No. Okay. I wiadomo, że nam w mieście jest trudno niestety to zrobić, bo mhm. możemy skupić się gdzieś tam na bloku, powiedzmy. Ale jak mamy możliwość, to po pierwsze starajmy się gdzieś rano. W ogóle tutaj też ja zabrzmę jak mhm. szaman świetny, ale patrzeć po prostu przez otwarte okno na światło słoneczne mhm. wieczorem, i na przykład w sytuacji, kiedy też słońce zachodzi, to jest cudownie, plus to, żeby łapać w sytuacji nawet w pracy, jak jesteśmy napięci, zestresowani, otworzyć okno lub spróbować. Patrzeć na jak najdalszy punkt, mm -hmm. co to byłoby y, po prostu, no, myślę, że dobry patent. Okay. No, takie... Jeszcze jedna rzecz mi tutaj przyszła do głowy: kąpiele leśne. Mm -hmm. Coś słyszałaś o tym Ta, pewnie. Tak, też już po prostu znowu myślę, że już jak Pytam na WP, jak Pytam podkreśliwie, bo pl. widziałem, że kiedyś pisałaś tak, o tym. Tak, tam gdzieś w Tinie o tym piszą, to dobrze, z drugiej strony no. bardzo się cieszę. E, nazywane pięknie Szwindri Nijoku, wiesz, bo czyta... Fajna mm -hmm. książka jest, polecam. Dwóch hiszpańskich autorów, co ciekawe, macie hiszpańskich, rozmawialiśmy o Hiszpanii, <laughs> ale no. opisują całą tą. Nie wiem, jak to nazwać technikę, no po prostu prawdę życiową, bo ludzie chodzili do lasu od zawsze, ale to, jak przebywanie wśród drzew, jak przebywanie wśród zieleni jest w stanie mhm. nam zrobić po prostu mnóstwo dobrego. Od spadków poziomu kortyzolu po markerów stanu zapalnego, mhm. określonych interleukin, to, że jesteśmy po prostu zdrowsi, to, że też bardziej empatyzujemy, czyli w sytuacji, kiedy. Na przykład, przejdziemy się na spacer, autentycznie są takie badania do parku czy do lasu, to później chętniej zwalniamy na przykład krzesło komuś innemu w biurze i były takie A, badania, spoko. podobnie z podejmowaniem ważnych decyzji czy kreatywnego myślenia. Jeżeli mamy coś rozkminić, mhm. nie wiem. Plan, jakiś cudowny biznes, plan na firmę, to fajnie jest się przejść, nawet porozmawiać z drugą osobą w trakcie po pierwsze chodzenia, to już jest dobre, a po drugie, właśnie w, w otoczeniu drzew też działają olejki eteryczne, bakteriobójcze, więc rzeczywiście tak jest. Um, że to robi dużo dobrego dla głowy. Poza tym no, nawet tak bez jakiejś tutaj rocket science i nauki, no po prostu przebywanie w lesie, nie wśród budynków, uspokojenie po prostu układu współczulnego. Ja to robię cały czas, staram się też w lesie spać, <laughs> ile się mhm. da, polecam, uważam, że takie, takie wypady do lasu, takie mikropodróże, nawet jedno-dwudniowe, no są w stanie zrobić więcej niż Przynajmniej dla mnie, nie wiem, wakacje tydzień gdzieś w jakimś kurorcie, bo, bo rzeczywiście potrzebujemy chyba teraz coraz bardziej tego powrotu do, do, do ciszy, do natury, do takiego resetu trochę. Więc, więc tak, to jest udokumentowane. Odsyłam Shinrin, Shinrin Yoku. Mhm. Fajna książka i Forest Bathing? Coś takiego? Pewnie Generalnie tak. kąpielę. Okej. Okay. Czyli. E, neuronauki są takim trochę mostem między tym, co my gdzieś tak podświadomie wiemy, bo często nas ciągnie. Ciągnie wilka do mm -hmm, lasu, mm -hmm. nie? Tak. Z jednej strony. Często po prostu widzimy, że niektóre rzeczy działają od setek lat. Typu, no my na przykład też się wypowiem za nie wszystkich fizjoterapeutów, mm -hmm. bo nie wszyscy pracują stricte manualnie, ale terapia manualna, masaż są rzeczy, które są znane od no, tysięcy lat. Nie? Więc jakby... Od tysięcy lat wiemy, że to jest dobre dla nas, tylko po prostu ten most pokazuje nam ten, to jest coraz szerszy most, bo on pokazuje coraz większą ilość różnych mechanizmów, które sprawiają, że my się od tego czujemy dobrze. Czyli nas to też powinno zainteresować, chociażby dlatego, że jesteśmy w stanie lepiej udokumentować swoje działania. Tak, I tak. Jesteśmy tak. bardziej ciekawi. I świata. zobacz, że cała ta neuronauka, gdzie też jestem bardzo dużym zwolennikiem wszystkiego, co się dzieje w komórkach, w laboratoriach i jakby sama też się z tego, hmm. powiedzmy, wywodzę, ale teraz zauważam, że my coraz bardziej, zresztą chyba wszyscy to zauważamy, doceniamy takie... No, mówię, back to basic z wszystkim, z kontekstem wolnego jedzenia, z nieprzejadaniem się, z dbaniem o rytm dobowy, z tym, że doceniamy światło i widzimy, w jaki sposób jesteśmy od tego zależni, jak się czujemy, jak śpimy, właśnie chodzenie do lasu. No, no zobacz, że to wszystko zatacza takie piękne koło. Trochę jesteśmy chyba też przytyrani tym, co się dzieje teraz na świecie. I ja mam też takie wrażenie znowu w kontekście tego, że tak wszyscy szukamy patentów na długowieczność, wiesz, szukamy jakichś anti-agingowych metod, a tak naprawdę. Wsłuchanie się w swoje ciało, życie, bycie społeczniakiem, właśnie to wszystko w kontekście takiego trochę slow life'u i nie chcę, żeby to brzmiało jak takie truizmy, wiesz, paulo-oelizm, ale naprawdę to pokazuje, że ludzie, którzy żyją długo, przede wszystkim zdrowo i długo, bo to nie chodzi, żeby żyć tak po prostu i wpadać w demencję, tylko żeby po prostu żyć długo i po prostu szczęśliwie umrzeć. To tak są ludzie, którzy stosują właśnie takie metody. Przyroda, jedzenie powolne, ludzie wokół ruszają się, nie do końca się przejadają, jak w wiesz, Western Diet, tylko rzeczywiście hara czy bun, chociażby z okinawy, zostaw te 20% w brzuchu. I to wszystko pięknie później, wiem, że tutaj może wartościuje neuronaukę, ale to wszystko później ma jakieś udokumentowane działanie w kontekście mózgu. Ja Mózg się... to wszystko po prostu pięknie dopina. Tak. Tym się ostatnio dużo zajmujemy. Tak. tym Właściwie się ostatnio... też między innymi we dwójkę. Mm -hmm. nie? Tak, zajm... właśnie, bo zajmujemy się, Maciej, bo bardzo się cieszę, że dołączyłeś do Science Teamu Jak Nie Umrzeć, Jeszcze bo rzeczywiście mamy taką się. inicjatywę, w której chcemy <laughs> ludziom pokazywać, mówić, uczyć, edukować i budować w ogóle zajawkę do nauki, Nazywamy się właśnie Jak nie umrzeć. Można nas znaleźć na Instagramie, na stronie. Mamy, mamy mnóstwo, mnóstwo planów na to, jak pokazać ludziom, że leczenie to już jest ten ostatni moment. W sumie no, mm -hmm. jest ważne, ale tak. ile możemy zrobić w kontekście prewencji, w kontekście diagnostyki, w kontekście rozumienia tego, co możemy zrobić ze swoim życiem i ze swoim ciałem, i to wcale nie musi być kosztowne, bo to może właśnie być kwestia ruchu, zmiany diety, tak. etc. I strasznie fajnie, że właśnie mamy taki, taki science team bardzo interdyscyplinarny, ty właśnie tutaj ze strony ruchu i, i w ogóle, takich myślę. I, i neuronauki. I <grym> Więc też zachęcamy, żeby, <grym> żebyście zaglądali, bo tam dużo fajnych rzeczy będzie się działo. Między innymi Twój kurs o śnie, chociażby opowiadanie, pewnie z perspektywy ruchowej, bo jeszcze nie słuchałam. Ale no, z takiej. Głównie tej. Więc pozostałe rzeczy tam akurat Daria e, ogarnia i Kinga. Tak. Też po, po części. O, wiesz co, byśmy ułożyli jeszcze tak, bo e, ja tak cały czas staram się to jakoś uh -huh. podsumować i mi to cały czas ucieka, tak nam się dobrze <gry> rozmawia, e, że w takim razie gdybyśmy mieli nawet też dla pacjentów ułożyć jakieś takie neurozalecenia, uh -huh. nie? czyli tak, dbamy o swój nerw błędny i możemy o niego dbać chociażby przez e, ten wpływ na oczy, Śpiewanie chyba też, nie? Nie o, wiem, śpiewanie. na ile to jest prawda, śpiewanie, gulganie, mhm. uciskanie brzucha, wiesz tak, przeczytałam, ale okay. ty mi to zweryfikujesz. Czy rzeczywiście to gulganie i śpiewanie ma takie. Myślę, że po części tak, bo akurat trafiłem o śpiewaniu, wydaje mi się, że też coś takiego widziałem. Nie chciałam teraz skłamać, ale trafiłem na bardzo ciekawe badanie dotyczące y, mantr. Mhm, że znowu, one się to z, z, Tak, że mantra OM wpływa dosyć fajnie między innymi na nerw błędny, ale mm -hmm. też na no, właśnie tą korę przedczołową, e, zmieniając tam hemodynamikę w ogóle tego płata, e, ale też bardzo mocno stymulując nerw błędny. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. I co prawda w, samej, w samym tym paperze, jakby to tam nie, nie wybrzmiało, ale prawdopodobnie chodzi o samo rezonowanie mhm. dźwięku w gardle, a wiemy, że jakby gardło to, to jest dookoła do, do, nerwem błędnym bardzo mocno oplecione taką bardzo gęstą siateczką. Ty zobacz, jak myślę, oni byli że... mądrzejsi od nas już dawno, nie? No I nie? Teraz po prostu odkrywamy. Lata temu lata, temu, lata temu, nie? Więc myślę, że tutaj przy śpiewaniu, gdzie jest tam po prostu modulacja dźwięku e, też bardzo szeroka, mhm. w dużej gamie, prawdopodobnie I też wpływa tak samo. Układ mm -hmm. endokanabinoidowy się aktywuje pod wpływem śpiewania, więc okay. jak nawet nie umiecie, to śpiewajcie i rzeczywiście śpiewanie i w ogóle tańczenie samemu do siebie, mm -hmm. gdzie najpierw może to wydawać się takie trochę głupie i nie wiem, ja się wstydzę na początku sama siebie, a później jest fantastycznie, bo rzeczywiście to robi mm. nam tyle w neurochemii. Okay. Ale dobra, podsumowywałeś, znowu odpłyniemy, czyli, <grym> czyli nerw błędny, nerw błędny. Mm -hmm. mniej jakby skupianie się na rzeczach, i wiara w to, że multitasking nie istnieje, bo nie istnieje, bo mhm. mamy po prostu przełączanie zadaniowości i uwagi, ale za każdym skupianie To utratą za, dokładnie tak, nie? skupianie się na rzeczach, bardzo mocny fokus, ale później też szacunek do tego, że trzeba się zrelaksować. Trzeba po prostu starać się, chociaż jest to turbo trudne, nie myśleć o niczym, jakkolwiek to brzmi, ale mhm. po prostu wyluzować się, jeżeli chodzi o takie działanie. Ja mam sama z tym ogromny problem. Nie potrafię czytać już żadnej książki, której nie będę zaznaczać. Ostatnio mój mąż kupił mi powieść, no, no nie idzie mi, no wiesz, ale ważne jest Tylko to, żeby. Z flamastrem. Tak, już za... <grym> zakreślam karteczkami, po prostu, żeby nie myśleć. Jak czytamy jakąś książkę, to fajnie mm -hmm. czasem nie tak bardzo analizować, więc to na pewno. Światło, to już wiemy, ale unikanie też cały czas tego patrzenia w ekrany. Chociażby z tego względu, że rzeczywiście, i to też nie jest ultimate, ale wpływa na naszą szyszynkę, na wydzielanie mm -hmm. melatoniny, czyli na to realnie. To jak kończysz wieczór, powiedzmy, wpływa bardzo mocno na twój dzień. I tak jest i w kontekście jedzenia, i w kontekście światła, tak i jest. tego ile ci się tej melatoniny wytworzy, a właśnie to wszystko jest generowane światłem. Poza tym też, tak jak nawet mówiliśmy, w kontekście wzroku, patrzenia. Mm -hmm. Ciągłe wpatrywanie się, taki fokus po prostu i jeszcze... Ten ruch niestety nic dobrego nam nie robi w kontekście chyba fizjo, ale rzeczywiście unikanie tego niebieskiego światła i ekranu wieczorem. Czyli dla mnie jakby najważniejsze jest właśnie to, żeby móc, możemy na przykład aktywować ten nerw błędny, zluzowanie, kiedy trzeba, a fokus i budowanie tej rezerwy poznawczej i to, żeby cały czas bodźcować mózg, żeby on się po prostu nie zloniwiał i się uczył, tylko mm. też w takich, wiesz, no zdrowych po prostu, wszystko... Stoicyzm, no jak, jak zwykle we wszystkim, czyli po prostu luzować się, ale też jakoś tą zdolność poznawczą aktywować i na pewno ruch, ruch, ruch. I przytulać, I przytulać się. I przytulacie już, nie będę mówić, bo to macie mm. może kolejny raz, ale Pewnie. tak, jedzenie, jedzenie, przytulanie, ruch i, i, i ten czas dla, tego, dla siebie, żeby zluzować. Nie bać się fizjoterapeutów. Nie bać się fizjoterapeutów. A fizjoterapeuci nie bać się neuro. Do o. I to też <laughs> powinno mocno tutaj wybrzmieć. Tak jest. Bardzo ci dziękuję w ogóle, że mogliśmy sobie pogadać. Dzięki też. Bo tak się rozgadaliśmy, że jestem pewien, że Mam powinniśmy nadzieję, że tą rozmowę po prostu ciągnąć jeszcze w nieskończoność pewnie, bo już mi się tam po prostu kolejnych mm -hmm. 10 klapek w międzyczasie otworzyło, o czym byśmy mogli pogadać. Ale tak, żeby że też coś, coś mogło dotrwać dzisiaj do końca i jakoś to sobie poskładać w całość. To zostawimy to na inny raz. Tak jest. Także ja Ci z mojej strony dziękuję. bardzo dziękuję za dzisiaj, że, że finalnie mogliśmy tą rozmowę odbyć. A z Tobą, y, widzu, słuchaczu, no też się żegnam. Ja też się żegnam. I do następnego. Do następnego. Ciao.